Cześć, witaj w kolejnej części vloga moich 5 minut. Dzisiaj oczywiście kontynuuję pracę nad slice'em ustanawiania bieżącego stanu Pomodoro. A zaczynam oczywiście od implementacji testów. Tak się ostatnio składało, że wyszło mi takie trochę TDD, tak? Czyli najpierw piszę test, później ten test się tak naprawdę nie przechodzi, następnie waliduję sobie test przez to, że wiem, jakie dane wynikowe powinny być w tym kodzie logiki, waliduję test przechodzi, to wtedy robię refactor, tak, czyli poprawiam kod logiki. I dzisiaj oczywiście kontynuuję te zabiegi przez kolejne 5 minut i na te 5 minut ponownie Cię zapraszam. Jak ostatnio pisałem kodzik, to wydaje mi się, że zrobiłem te stany, mianowicie stan związany z krótką i długą przerwą, ale to akurat zobaczę tutaj, tak, czyli są te alternatywne sytuacje. W zależności od tego, jaki event jest ostatni, bo w sumie to jest ważne, te eventy powinny być ostatnie. Może zwaliduję to, pisząc kolejny test. Test krótkiej przerwy. I teraz warto byłoby się tutaj zastanowić, bo chyba nie brałem pod uwagę takiej sytuacji, że to nie będzie ten stan should be. Should not be. To by było lepsze rozwiązanie. Może dopiszę sobie metodę. Tak będzie not then. A może nie? Czy to mi jest potrzebne? Bo chciałem tutaj po prostu ten przypadek, kiedy to nie będę miał pracy, tak, czy long breaka i tak dalej, czyli przypadek mówiący mi status i short break, when short break started and short break started is last event. Tak, czyli jeżeli ostatni event to jest właśnie short break started. Czyli ja sobie na przykład zrobię jakiś inny event, by tu pasowało wrzucić short break. Zaraz zobaczymy. To ja bym tu mógł wrzucić short break view in event, short break time updated, suggested short break started. Mogłem wcześniej zerknąć na to, jakie eventy by tu użyć. Stopped, ok, czyli wcześniej był stopped i teraz będzie, albo nawet nie short break stopped, tylko tak, żeby było logicznie Pomodoro work, tak, czyli work stopped i taki sobie event zapodam. Widzę, że dzisiaj 5 minut to będzie mało. Event, tak, tutaj tych eventów troszkę będzie. Mógłbym je nawet grupować, bo w katalogach. Dobrze, czyli work stopped, czas i stop time. No i generalnie właśnie teraz w tym teście chciałbym mieć najpierw zdarzenie work stopped 25 i ono mogło nastąpić kiedy? Ten sam czas. Zobaczymy.
Natomiast pasowałaby mi tu negacja, czyli żeby tego nie było, tak? Wtedy to bym mógł sprawdzić. Jeszcze uruchomimy test. O, trzeba fakta zrobić, tak. Więc to podejrzewam, że przejdzie, natomiast będzie już dwa zdarzenia. Natomiast chciałbym wykluczyć sytuację, gdy to będzie odwrotne. Czyli gdy będę miał status is not short break when short break started not a last event. Tą nazwę wyżej chyba zmienię, bo mi troszkę nie pasuje. Short break started as last event, czyli jako ostatni event, tak? W tej kolejce eventów czas mi się skończył, no ale chciałbym zrobić teraz odwrócenie tej sytuacji. Choć raczej tutaj started, short break started, short break stopped może warto byłoby zrobić. Ale oczywiście, oczywiście nie mam tego zdarzenia. To sobie poszukam, wiem, że przeciągnę, ale chcę dokończyć ten test. Pomodoro short break stopped, szukam short break stopped. Jest, to też przenoszę do moich eventów. I tutaj mam, a to w sumie tylko początek namespace'a się zmienia. Pomodoro status. Dobrze, i mój test. Takie testy mógłbym zrobić do kolejnych elementów. Natomiast teraz ten test powinien się wywalić. Przynajmniej tak mi się wydaje. Started, stopped. Natomiast ten test powinien się wywalić, a on przejdzie. Więc na pewno trzeba tutaj tą logikę zmienić, nie? Bo ten stan będzie odnaleziony. I tak jak myślałem. Natomiast on nie powinien przejść, powinien mi tu się wysypać i będę musiał zrobić jednak taką negację. A to, co mi jest tu potrzebne, to visual default. Będzie wtedy lista zawierała tylko jeden event. Ostatni event, tak? Albo nie, albo nawet to w tym momencie musiałbym jakoś sortować według czasu. Wcześniej tego nie sortowałem według czasu. Więc powinienem posortować to według czasu. Dobrze, gdzie to mam mój... tutaj. Nie, to w repozytorium. To jest tutaj event repository. Get events. Get events of name order by. A, jest timestamp, czyli ostatni będzie. Czyli najnowszy, ostatni będzie w pierwszej kolejności. To by się dobrze składało. Czyli ten pierwszy event, jaki będzie na liście. To ten z góry. No, zobaczymy. W tym momencie test powinien nie przejść. Zaraz zobaczymy, co się stanie. A może warto byłoby status zrobić jeszcze jakiś jeden? Na przykład... Właśnie, i to bym miał wtedy załatwione negacje, bo ja bym sobie zrobił nothing.
jako 0. I to będzie ten stan. Else nothing. Czyli jeżeli nie będzie żaden z tych, to będzie inny i teraz ten test, który chciałem napisać, będę mógł zrobić jaki nothing. Tak? Czyli teraz ten test powinien przejść. Prawidłowo powinien być. Zobaczymy. Może źle myślę, może dobrze myślę, ale dzisiaj to już typowo tak przeciągłem. No więc przeszły i na tym kończę, bo naprawdę dzisiaj przeciągnąłem. A więc dzisiaj nieźle przeciągnąłem implementację, ale chciałem to zrobić, więc sorry. Nie wyszło 5 minut, wyszło nawet nie wiem, ale pewnie koło 10. Natomiast dużo gadania, dużo myślenia. Mógłbym to podzielić, ale bym wtedy kontekst może zgubił. No niestety. Jej programowanie wciąga. Natomiast ponownie dzisiaj testy, więcej testów. Może myślę ciekawa rozkmina na temat tego, jak to wszystko implementować i możliwe, że to się tobie w jakiś sposób przyda. Natomiast ja kończę. No dzisiaj tyle. Dzięki i do usłyszenia jutro. Cześć!